No i ten czołg podjechał i zaczęliśmy strzelać do tego i ten czołg się zapalił. Ten Niemiec wyskakowali ze czołgu, a my jeszcze bez przerwy bili do tego. A w jakiej jednostce pan służył? 74. Pułk Lubliniec. Na ćwiczenia chodziliśmy po lasach, po wszystkim. Chodziliśmy daleko, nie no, 20-30 kilometrów szło. Ja potrafię maszynowy karabin ileś tych kilometrów. To ja przyleciałem, to mi dali coś 8-10 dni urlopu. To ja ten karabin przyniósł, bo to człowiek był młody, wojsk, tam nie było złego jedzenia. Tam był taki majątek, co nam rano przywozili mleko, a my po kolei chodzili na obiad, na kuchnię. To tak się tak, jak ten dzisiaj poszedł, to no drugi na ten, to było jedzenie bardzo dobre. Były kiełbasa była taka nieraz i smażona tu tego, to pod względem jedzenia, to nie można powiedzieć, boczek taki był chudy, tak jak się wzięło jeszcze do kieszeni. A chleb taki razowy był smaczny, że taki ciemny, ale tylko był tak smaczny był. A jaki był smaczny, tak jakby człowiek ciasto dostawał. A jakie były na początku wojny, jak się zaczęła wojna 1 września, jakie były nastroje? Pan myślał, że... No, takie nastroje były, że już tam porucznik ogłosił, że kto jest z jakimś stolarzem, czy jakimś czymś tego, że stolarkę, czy przy piłach jest tego i robili mi takie zasieki. O. Drzewa żgnięte, bo przewracane tak, żeby nie przeszedł czołg, nie drobił, bo to takie było. To. Wszyscy uciekali z koszar na obronę, nie? No to tu żeby wychodzili w tychach, to już tam z tego. No tam rozumiesz, koni, wszystkiego, co tam było naniszczone, leżało na drodze. My się bronili, bo przyjechał czołg do nas, aby mieli karabiny, te wiesz, może pamiętasz, bo tam pan to nie tego, takie 1,5 metra długie. KB. Tak. KB. A pociski takie były grube, takie na jakieś 15 centymetrów, milimetrów. No i ten czołg podjechał i zaczęliśmy strzelać do tego i ten czołg się zapalił. Ten Niemiec wyskakowali ze czołgu, a my jeszcze bez przerwy bili do tego, no i pouciekali tam stamtąd, rozumiesz, i pan potrafili się samochód, czołg się zapalić od tego pocisku. To były dobre karabiny. Bo to były dobre karabiny i jeszcze nawet były tak, że one miały proch do jakiegoś zapalenia, że on może się nie palił, żeby się sam zapalił od tego. I no się palił ten lakier od tego, to ten zalakierowanie czołgu, bo to się wszystko opaliło, tam się zaczęło kopnąć tu tego, no i Niemcy uciekli z tego czołgu. Po lasach to bili tak, aż ściółka leciała z tego drzewa. No to wiedzieli tam naszych już paru na furze, aby się jakoś tak uniknęli. Uciekliby stamtąd. Bał się pan wtedy? Proszę? Czy bał się pan wtedy? Nie, to są nie było. To się człowiek nie boi. Bo jak nie jest nigdzie. My w szpitalu, my na takim jednym cmentarzu spali, to się położył człowiek na umarłego i no, zmordowany taki, to nie było strachu. My się już nacierali, że najwięcej nas obstąpują i końmi i wszystkimi tym, tego te zbrojenie. No to każdy jak już porucznik ten, starszy strzelec, porucznik jak mówi, no to słuchajcie, no inne rady my już nie mamy. Każdy nie idzie w swoją stronę, gdzie kto może. No i ukrywałem się później w Gienek. Gienkowi się dało uciec, temu Krawczykowi. Uciec i on przyszedł do domu. Tak, przyszedł do domu. A ja z domu nie, Błeszno, to było Błeszno, Złoty Potok, wiesz, wiecie tam. No i poszedłem do takiego brogu, wiesz, to była słoma, zboże tamtego, taki bruk był zrobiony i tam żebym się wcisnął. A Niemiec mnie z daleka zobaczył. Przyszedł karabina na osno, raus, żeby wychodzić tam. A wiatr, włosy stanęły na tym, bo to z karabinem. Mówi, no jakby taki był wiesz Niemiec, no, żeby, no to by cię błodnym, by cię zastrzelił, nie? Wychodzę, a on mówi, a on mówi żebym poszedł pójdzieś ze mną, bo dołączyć tam, bo tam już dużo było w niewoli, wiesz? A w Lublińcu to nas było
koło 10 tysięcy niewolników. Tam by mieli trudności, rozumiesz, Niemcy nie mieli możliwości wyżywić wszystkich. To by dostawali jeden chleb na 10 chleba. No i zupa na Kuninie. Na Kuninie to zupa. To my spali, bo tak dawali nam deski do spania, później słomę. Jak te sumy wyrzucali, no to my mieli tylko ziemniaków, żeby się upiekło tego, ale one się przecież te ziemniaki, jak się to przy sumie upiecze ziemniak? No to my tak w troku marynarki ścisli i tę skórę tylko ogryźli. Szkoda. I tam już mieli może z pół roku, tam my byli, no zdjęcia zrobili, odciski palców, wszystko porobili, tak, no i później nas wywieźli. Ja byłem tam 4 lata jako niewolnik już po wojnie, tak, na roboty, bo oni nas dali najpierw na wschodnie Niemcy, tam byłem rok czasu, no to troszeczkę takie chłopaczki małe, to mnie uczyli. Uczyli mnie jak tego mowy, jak się to nazywa, jak to nawet jeszcze lepsze było, jakby człowiek miał notesik i się uczył sam. No i zajechałem tam później, bo rok czasu tutaj byli w naszych stronach, tutaj w NRD, a po NRD zabrali nas pod francuską granicę. No myśmy tam byli do końca, ta gospodyni, co ja tam poszedł do niej, to ona miała męża w Estonii, tam na wojnie. No jakiś ludzki go posmotrzył, no i zastrzelony był. No to tam przyszła taka obwódka, nie? Taka czarna w koło, że takie i takie, no to ona zaczęła w płac, miała 2 dzieci, no i bardzo roztropniała na tym i mówi, no Stanisławie, mówi, no co będziemy robić? Trzeba się wziąć, mówi, za robotę. Trzeba tam, nie było takiego gospodarstwa i to było, były takie ogrody. No to wszystko, różne owoce. Tam przy drodze to było tyle jabłek, jak przyszła jesień, że można było furą brać, bo to Niemcy, to oni byli tak, że oni potrafili wszystko wykorzystać. Jak pana traktowali Niemcy na robotach? No, ja popadłem takich ludzi, że byli bardzo dobrzy ludzie, bo niektórzy, jak się dostali do takich SS-manów, no to oni nawet nie jadł razem, nie jadło się razem, tylko musiał w jakim przedsionku mieć osobno. Nie myślę, że to tak było. A ten gospodarz, jak ja tam robiłem, to mówi tak, że ty nie będziesz mówił tutaj, ja ich tu nie będę, niech tu przyjdzie, mówi, to ja im tu mówi, zaraz mówi, wyraźnie mówi tego, bo ja byłem na wojnie, mówił już tyle lat, mówi, ja już wiem, to znaczy bieda, i ty będziesz jadł w domu, od początku już jadę. U nich razem, obiady były takie dobre, bo to się, tego, no to nie mogę to narzekać.